Witam Was w nowym odcinku, pierwszym odcinku nowej serii. Na sam początek będziemy rozmawiać o dosyć ważnym temacie, jakim są uczucia. No, jest to temat, można powiedzieć, nawet bardzo ważny, fascynujący i frapujący ludzkość od wieków. I to tak naprawdę każdego człowieka, niezależnie od jego zawodu, zainteresowań, czy to naukowcy, czy to poeci, pisarze, muzycy, artyści. Tak naprawdę każdy skoncentruje się na tych uczuciach i każdy zauważa ich wielką wagę, bo i wielkie znaczenie w naszym życiu one mają. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że uczucia są powodem naprawdę wielu dramatycznych decyzji, wielu dramatycznych rzeczy, niekiedy nawet wojen, można powiedzieć. Tak naprawdę, w szczególności uczucie zakochania może naprawdę spowodować bardzo wiele negatywnych, ale i oczywiście pozytywnych skutków. Zacznijmy od tego, czym jest uczucie. Można to określić tak naprawdę bardzo prosto i jasno. Uczucie jest naszą psychiczną reakcją na coś, co poznajemy, na jakiś bodziec, na coś, co tak naprawdę w tym momencie jest nam ukazane, pokazane. Tak naprawdę i to może być reakcja chwilowa, może być to reakcja długotrwała. Chwilową reakcją taką typową jest strach. Jest to bardzo intensywna reakcja, bardzo intensywne uczucie, które jednak no, trwa dokładnie tyle, ile trwa ten bodziec. No, na przykład zaatakuje nas pies. No, oczywiście pojawia się uczucie strachu, pojawiają się wszystkie z tym związane symptomy. A jednocześnie, kiedy zagrożenie minie, no to oczywiście nastąpi chwila takiego... Ale już potem to uczucie nie istnieje, tak? To już uczucie mija nam. Innym, w drugą stronę idącym uczuciem, czyli takim długotrwałym, może być na przykład zakochanie, gdzie faktycznie spotkamy osobę, która nam pasuje jakoś, odpowie na nasze, odpowiednio na nasze bodźce, które będziemy wysyłać. No i następuje tutaj zakochanie, następuje tutaj cała, można powiedzieć, nawet takie złożona feeria uczuć, bo zakochanie no, jest dosyć złożonym uczuciem, które może trwać nawet latami. Także te uczucia mają bardzo szerokie spektrum. Jedno je łączy, mają duży, naprawdę duży wpływ na nasze działanie. Dlaczego? Chodzi o to, że uczucia odnoszą się i wywodzą się z takiego naszego wewnętrznego wyobrażenia, jakie sobie konstruujemy. Wyobrażenia tego, co dla nas jest dobre, co w życiu dla nas jest dobre, co chcemy osiągnąć i co tak naprawdę, jakie środki, czy też jakie osiągnięcia chcemy mieć. I takie dążenie tak naprawdę wywołuje właśnie w nas odpowiednie uczucia, w zależności od tego, czy to, co w danej chwili nas spotka, będzie dla nas zgodne z tym naszym wyobrażeniem dobra, czy też będzie no, niezgodne, czy też będzie tak naprawdę idącym bodźcem w drugą stronę. Wtedy tak naprawdę pojawią się uczucia pozytywne, czyli radości, szczęścia, oczekiwania czegoś fajnego, szczęśliwego, albo też uczucia idące w drugą stronę, czyli strachu, albo gniewu, czy też wręcz nienawiści. W zależności właśnie od tego, jak to ten bodziec dany pasuje do naszego wyobrażenia właśnie o tym, co dla nas jest dobre. Uczucia tak naprawdę działają na nas jakby w dwie strony. Z jednej strony jest to działanie takie psychiczne, czyli nasza psychika, czy też nasze ja dąży do tego w stronę, do tego powiedzmy bodźca, czy w stronę tego, co wywołuje nasze uczucia, albo też dąży w drugą stronę, dąży od, stara się od niego odciąć, od tego czegoś odciąć, uciec, zmienić jakoś trajektorię, zmienić swoje przebywanie. Oczywiście no nie chodzi tylko o przemieszczanie się fizyczne, to chodzi o taką jakby wewnętrzną naszą, wewnętrzny taki ruch, taki, można powiedzieć takie poruszenie nieco psychiczne. W takim sensie, że jeżeli faktycznie coś wywołuje nasze uczucia, no to nawet na dłuższą metę, to nie chodzi o to tylko, że przysuwamy się do tego, tylko na dłuższą metę tak naprawdę w takim otoczeniu, czy
niech to będą ludzie, którzy są zgodni z naszym światopoglądem. Chcemy wśród takich ludzi być. Chcemy być w takim środowisku i w takim środowisku czujemy się komfortowo, bo nasze uczucia są tutaj zgodne tak naprawdę z tym, co jest według nas dla nas dobre. A w drugą stronę oczywiście środowisko, które jest dla nas uciążliwe, niedobre, ludzie, którzy są po prostu dla nas jakoś niezbyt zgodni, czy też czujemy, że w jakiś sposób powodują nasze umniejszenie, czy wręcz krzywdę. Oczywiście na dłuższą metę staramy się od takiego środowiska, od takiego czegoś odsunąć. W większości przypadków są oczywiście pewne, można to nazwać, mechanizmy pozauczuciowe, czy też mechanizmy psychologiczne, które dochodzą o wiele głębiej, ale o tym kiedy indziej. Tak naprawdę. Druga warstwa, w jakiej działają uczucia na nas, jest to warstwa dosyć oczywista i wbrew pozorom bardzo silna. Jest to warstwa fizjologiczna. Warstwa fizjologiczna, czyli taka, można powiedzieć, też somatyczna. Jest to oddziaływanie uczuć bezpośrednio na funkcjonowanie naszego organizmu. I oczywiście można powiedzieć, że uczucia działają tak naprawdę na prawie, że chyba każdy organ, czy prawie każde nasze część naszego ciała, bo może spowodować przyspieszony lub zwolniony oddech. Może spowodować na przykład przyspieszenie krążenia. Może spowodować, że nasze źrenice się powiększą albo też zwężą. Tak naprawdę może spowodować większą potliwość naszego organizmu. Może spowodować też, że nasze naczynia krwionośne się rozszerzą, czyli chociażby zarumienimy się. Jedną z ciekawostek takich jest to, że pod wpływem niektórych uczuć nasze serce się powiększa, potrafi się powiększyć nawet o 1 cm. To jest dosyć dużo, zważywszy na to, że jest to organ wielkości pięści, mniej więcej, czyli jednak dodać centymetr, to już jest zauważalna różnica. Dlatego też, co jest właśnie ciekawostką, ludzie przez długi czas uważali serce za organ, który zawiaduje, tak naprawdę ma jakąś władzę nad naszymi uczuciami. Stąd się zresztą wzięło powiązanie miłość i serce. Do tej pory zresztą tak naprawdę wszelkie walentynki, nie walentynki, tak naprawdę wszystko, co jest związane z miłością, ma symbolikę taką sercową, serduszkową. Co jeszcze można powiedzieć tak naprawdę odnośnie naszych uczuć? Jest to także wpływ oczywiście naszych uczuć na to, co my, jak się nasz organizm zachowuje. Wpływ jest także na naszą mimikę. Mimika, czyli tak naprawdę po pierwsze bezwarunkowa mimika, którą mamy, rzeczy, które tak naprawdę dzieją się z nami, z naszą twarzą, z naszą gestykulacją, jak chociażby uczucie strachu, które spowoduje, oczy się nam rozszerzą, źrenice się też powiększą, może spowodować, że zaczniemy drżeć, spowoduje oczywiście jakąś nerwowość ruchów, przyspieszone jakieś tętno, przyspieszony oddech, adrenalina się podnosi, poziom adrenaliny się podnosi, przez to nasze reakcje się wyostrzają, przyspieszają, nasze ruchy też się stają zupełnie inne, mowa ciała. To jest właśnie bardzo właśnie szeroka taka dziedzina nauki odnośnie mowy ciała, bo mowa ciała wywodzi się dokładnie z tego mechanizmu, wpływu uczuć na to, jak wyglądamy, na to, jak się zachowujemy. Dzięki temu, czytając mowę czyjegoś ciała, możemy odczytać też, jakie są jego uczucia. Dzięki temu możemy poznać bardzo wiele rzeczy, między innymi to, czy ta osoba dana kłamie. Stąd też się wzięły wykrywacze kłamstw, które oddziałują chociażby właśnie na to, czy nasz oddech jest przyspieszony, czy działa jakoś inaczej nasze serce, badają tętno i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest jeszcze mimika taka, która jest związana z naszą wolą, która polega bardziej może na reakcjach wyuczonych, czy też reakcjach takich, które my chcemy pokazać innym ludziom. Na przykład jeżeli przyjdzie taka przykra sprawa, kiedy musimy na przykład komuś powiedzieć o tym, że umarła, czy też coś się złego stało osobie bliskiej, to
przybieramy oczywiście odpowiednio i to nie jest kwestia wyrachowania, tylko kwestia właśnie takich wyuczonych naszych postaw. No przybieramy poważny wyraz twarzy, nawet można powiedzieć nieco smutny, po to, żeby w odpowiedni sposób przekazać tą informację, żeby nie było takiego dysonansu pomiędzy naszą mimiką a tym, co mamy do przekazania. I ona nie wiąże się do końca z naszymi uczuciami, ale chodzi o to, żeby nie powodowała u naszego obserwatora, czyli u tego, z kim rozmawiamy, komu przekazujemy daną informację, żeby nie wywoływała takiego dysonansu, bo może spowodować to jego uczucia niechęci wobec nas. Niechęci, niedowierzania albo wręcz nienawiści. To też jest bardzo ważne. Co można powiedzieć jeszcze tak naprawdę? Z czym są nasze uczucia związane? Uczucia są bardzo tak naprawdę mocno związane z poznaniem, z procesem poznawania tak naprawdę i z bodźcami, jakie na nas wpływają. Można powiedzieć, że wręcz jest to taki bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy, czyli na przykład bierzemy udział, oczywiście bezwolny, w wypadku samochodowym, no to jasne, że od razu wywołuje to w nas uczucie, nie wiem, strachu, niepokoju, może wywołać w nas uczucie nieszczęścia, jeżeli to faktycznie będzie bardzo nieszczęśliwy wypadek. Z drugiej strony, jeżeli dowiemy się na przykład o tym, że wygraliśmy totolotka duże pieniądze, no to nagle wpadamy w uczucia euforii, radości i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To też jest bardzo fajne. Na przykład też, jeżeli poznajemy kogoś, kto nam pasuje do naszego wyobrażenia o osobie, z kim chcielibyśmy nawiązać jakąś relację uczuciową, czyli wejść w jakiś związek i ta osoba oczywiście odpowiada właściwie na nasze bodźce, które my wysyłamy, czyli po prostu na nasze zachęty do głębszego poznania się, no to też wywołuje to uczucie właśnie chociażby zakochania, które jest powiązane z wieloma innymi, tak jak euforia, jakieś takie stany, wzloty naszego, że tak powiem, jestestwa. Jest to właśnie bardzo często, bardzo głęboko związane z tym, w czym jesteśmy, w czym tkwimy uczuciowo. Jakie wnioski z tego można wyciągnąć? No bo temat jest dosyć ciekawy, bardzo rozległy tak naprawdę, także no na jeden odcinek on się nie nadaje. Wniosków możemy mieć tak naprawdę z tego kilka. Po pierwsze, co jest bardzo ważne, na uczucia nie mamy wpływu. Dlatego też nie możemy mieć poczucia winy z tego powodu, że coś czujemy. Nie możemy mieć poczucia winy, że kogoś tak naprawdę bardzo lubimy, do kogoś nas ciągnie, a do kogoś nas nie ciągnie, nawet jeżeli wiemy, że jest to dobra osoba, bo jest to związane z rzeczą tak naprawdę o wiele głębszą w nas, sięgającą tak naprawdę naszego, można powiedzieć, no, całej głębi, tak naprawdę całego wyobrażenia. Żeby zmienić właśnie te uczucia, dopiero może się to udać, kiedy zmienimy nasze głębokie, takie głębokie przekonanie o tym, co jest dla nas dobre. Zmienić tak naprawdę nasze, można powiedzieć, cele życiowe. Co oczywiście dzieje się, gdyż nie jest to konstans. Co innego uważamy za dobre i właściwe dla nas, jak jesteśmy w wieku, nie wiem, 15 lat, co innego zupełnie dla nas jest dobre w naszym wyobrażeniu. Oczywiście ciągle mówię o naszym wyobrażeniu, bo to jest ciągle subiektywny obraz. Co innego właśnie w wieku 45 chociażby lat. Inaczej tak naprawdę wtedy reagujemy i te same bodźce mogą wywoływać w nas zupełnie inne uczucia. Dlatego też jednak zmienia się to bardzo z czasem. Powiązane z tym jest też oczywiście znane powiedzenie, że nie można nikogo zmusić do miłości, co oczywiście my to rozumiemy pod tym, że nie można nikogo zmusić do zakochania, bo no, miłość sama w sobie nie jest uczuciem i można się zmusić do miłości, która nie będzie wypływała z zakochania, która nie będzie powiązana z zakochaniem, a można jednak ją zbudować, można zbudować miłość z jakąś inną osobą, nie będąc, pomijając tak naprawdę sam aspekt zakochania. Zresztą przyjaźń też jest rodzajem faktycznie miłości, którą się buduje, a która nie jest kompletnie związana z tym uczuciem właśnie zakochania, euforii. Do zakochania oczywiście zmusić nikogo nie możemy,
gdyż zakochanie jest bezpośrednio związane z naszym takim subiektywnym wyobrażeniem o tym, jak wyglądać ma ktoś, z kim chcemy być. Fizycznie, psychicznie, charakterologicznie i tak dalej. Co mogę jeszcze powiedzieć tak naprawdę o uczuciach? Tak jak już na samym początku powiedziałem, są one bardzo silne i dlatego też mogą wywoływać tak naprawdę, wpływać na nasze myślenie i logiczne, ale mogą też wpływać na nasze tak naprawdę funkcjonowanie organizmu w sensie zdrowotnym. Gdyż, tak jak powiedziałem wcześniej, uczucia mogą spowodować odpowiednie reakcje organizmu, mogą spowodować, że hormony, jakie się u nas wydzierają, ich poziomy zostaną zmienione. Poziomy adrenaliny, poziomy dopaminy i tak dalej są zmienione. Przez co zmienia się cała gospodarka chemiczna naszego organizmu i może to wywoływać tak naprawdę stany, że tak powiem, różne stany zdrowotne naszego organizmu. Dlatego też po części prawdą jest stwierdzenie, że tak naprawdę to, co jest w naszej głowie, a bardziej to, co jest w naszym sercu, czy też w naszym duchu, bo to o to tak naprawdę chodzi, to chodzi o sferę pozafizyczną, która wpływa na jakąś naszą fizykę, może wywoływać choroby. I tak jest. Dlatego też się mówi, że długotrwały stres, czy też długotrwałe życie w nieszczęściu będzie wpływać negatywnie bardzo na nasz organizm i może tak naprawdę zakończyć się faktycznie chorobą, może zakończyć się bardzo poważną chorobą wręcz, może mieć skutki śmiertelne. No cóż, myślę, że na ten odcinek, na pierwszy odcinek to wystarczy. Dajcie znać, co się Wam podobało, dajcie znać, co się Wam nie podobało. Jestem tak naprawdę bardzo ciekawy, no bo to jest dla mnie coś nowego, w tym momencie nowa seria. Po raz pierwszy powiązana z jakąś sferą wizualną, bo wcześniej było to tylko słuchowisko. Także zapraszam też do mojej drugiej serii, czyli Po ciemku, gdzie staram się jakoś pomóc Tobie w rozwinięciu swojego szczęścia, czyli też tak naprawdę wpływam, jakby można powiedzieć, na zdrowie. Zapraszam, jeżeli Ci się spodobało, subskrybuj, przekaż to dalej. Dzięki bardzo, dzięki za uwagę. No i do zobaczenia, mam nadzieję, niedługo, jak tylko mi się uda kolejny odcinek stworzyć. Dzięki bardzo i na razie.